Tak, gratulacyjną. Kaza ci powiem tak. Może. Będzie patrzył sobie na tekst, no. Ale... Pineri는 날엔 우산이 돼주고 어둠이 오면 빛이 돼줄게. 추운 겨울이면 난로가 돼주고 더운 날엔 바람이 될게. 잠이 들 때까지 머리를 만져줄게. 네가 두려울 때마다 꼭 옆에 있어줄게. 갑작스런 맘에 문득 떠나고 싶으면 내일 무슨 일이 있어도 함께 떠나줄게. Marry me, 내 손 잡아줄래요? Marry me, 내 손, 너와 평생 함께 할래요? 나의 남은 모든 삶, 오직 그대 남자로 살고 싶어요. Marry me, darling, 나와 결혼해 줄래요? 바로 해야 되는 거죠? 오케이. 아, 아트 파이브 이렇게 od dawna władacie koreańskim? półtora roku. Od półtora roku. To znaczy my Koreą jakby we dwie interesujemy się już dość długo. Koleżanka 10 lat już w sumie chyba, ja z 8. To i jakby kiedyś Korea w ogóle jakby w naszym środowisku nie była, jakby w Polsce, nie była czymś popularnym i nie słyszało się o tym bardzo, więc jeśli się było zainteresowane Azją, trzeba było trochę poszperać w internecie nawet bardzo. I no, język angielski do tego się bardzo przydawał, bo po polsku nie było się w stanie niczego dowiedzieć. No więc... Naprawdę języka nauczyliśmy się w przeciągu dwóch ostatnich lat. Tak, to nie jest pracując. Ale pracując tak, i mając kontakt cały codziennie, czas, no bo to jednak po 8 godzin codziennie z nimi się jest i my pracujemy też dla Koreańczyków, nie dla Polaków, więc mamy cały czas styczność z Koreańczykami. Dlatego no, mimowolnie jakby ten język... sam wchodzi. Tak, sam po prostu... Ale bardziej ustnie chyba, czyli... Ustnie, oba. Pisemnie oba, też oba. Trzeba, oba. Także... Wszystko trzeba pisać. Jest jakoś podobny do tych innych, jakichś tam azjatyckich języków? To znaczy, on ma podstawy swoje w chińskim, aczkolwiek to są stare, tradycyjne podstawy pisma. W zapisu były kiedyś po chińsku, później jeden z królów koreańskich wymyślił koreański alfabet i to jest w tym momencie alfabet, który się składa z liter, tak samo jak nasz, tylko jest inny zapis po prostu. Więc... jak dla mnie to z azjatyckich języków to nie jest bardzo trudny język, bo chiński jest o wiele trudniejszy, bo ma znaki, które każdy odpowiada innemu znakowi. Jakby, no właśnie przez to, że oni mają tradycyjny, oni też znają te znaki chińskie i umieją się nimi posługiwać, nie wszyscy, co prawda, starsi Koreańczycy, bo młodsi już zaniedbują to trochę. No nie jest to dla mnie za trudny język, jest do polskiego porównując jest bardzo miękki, bardzo gładki, bardzo melodyjny też. Jedyne co może być trudne to gramatyka. Czasami tak. Gramatyka naprawdę tak. Jest zawie. No ale to chyba kompletnie odwrotnie do polskiego. A czy jest jakaś taka piosenka, którą moglibyście wspólnie zaśpiewać? No pewno wszyscy by się ucieszyli. Trot. Chodź niosę. O, uciekła na te. Gasia, chodź niosę. Ja znam tekst za bardzo. No mogę poimprowizować obok. Boże, jak skończymy, to potem na sam koniec znajdę, poszukam układu. To ja będę o tym pamiętać. Dobra, okej.